Siemanko, witam wszystkich w 42. części Let's Play Risen 2. Nie Risen 2, tylko Risen 3, Władcy Tytanów, dokładnie. Mała pomyłeczka z rozpędu, ale lecimy z programem. Ostatnio pomogliśmy tutaj Winterowi. Zostawił swoich kompanów tutaj na pewną śmierć, ale można powiedzieć, że spłacił dług w tych całych ruinach. Pozbyliśmy się najpotężniejszego cienia stąd. I co, został nam tutaj exploring jeszcze dokończyć. I tyle w zasadzie. Chyba już na nic poważniejszego się tu nie natkniemy. O kurwa! Jezu, się wystraszyłem, że już spadłem. Nie, nie, nie. To byłoby kiepskie rozpoczęcie. Mam w ogóle jakiś grób, ale nic z tym nie zrobimy. Chyba tutaj na ten exploring to już... Tak, jesteśmy na finiszu, coś mi się zdaje, co? A ogólnie się chyba ściemnia, tak mi się coś widzi też. Czekajcie, tutaj coś... Właśnie, ciekawi mnie, jak się mogę tutaj dostać, fuck! Kurde. Zastanawiam się, jak się mogę tam do środka dostać. Ale nic mi za bardzo do głowy nie przychodzi. I zaczyna się ściemniać. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czekaj, tu jest to przejście. Tu żadnej dziury nie ma. Na małpę. Nic tutaj nie zrobimy. O, wiecie co? Ja bym chyba sobie już... O, poprosił pochodnie, dokładnie. Widzę, że naprawdę zaczyna robić się ciemno. Zwłaszcza w tych ruinach. Pochodni mamy od groma, więc czemu by ich nie pozużywać? Tutaj żadnej... dziur... Nie no, nie ma. To są schody normalnie... na dół. Tu są schody na górę. Na górze to nam nic nie da. Tutaj też nam nic nie da. No ciekawi mnie, jak tam się po prostu dostać. Gdzie są te schody? Tutaj, dobra. No kurde. Nie wiem, czy tam jest coś cennego, no ale wypadałoby... sprawdzić. A tam jest jakiś trup. Tam się na pewno da dostać, tylko... No jeśli ten trup tam jest, to on musiał jakoś tam wejść chyba, nie? Ale widzę tutaj te kraty, tam na suficie nie widzę żadnej dziury. I to mnie trochę martwi, no bo... Czyżby to dało się jakoś otworzyć, czy... O kurwa. Czy co? Nie wiem, chodźmy na dół. Może... Kurde, no nie wiem, naprawdę. Nie chcę marnować czasu, stojąc tutaj w miejscu cały czas. Zejdźmy sobie na dół. Jeszcze pięterko niżej. Tutaj nie ma żadnej dziury ani wyrwy, żeby wejść od spodu. Zobaczmy, co jest na murze. Ojej! Mówi tu stary. Nie spadnij. To było trochę głupio, jakbyśmy zginęli, co nie? No właśnie, tutaj ktoś stoi. Teraz mi się przypomniało, zapomniałem o tym kompletnie. Ale my ostatnio go pominaliśmy, tego gościa. Idriko, kim ty jesteś? Jesteś magiem? I didn't expect to find anybody else here. No, tak jak ja. Fascinating. What's interesting? To meet a human here, of course. Humans are the last thing I would have expected in this shadow-infested place. Ja tak samo myślę jak ty. I would be very careful here if I were you. Spoko, wszystko zabiłem. But I guess zabiłem. You know what you're doing. Jak nigdy. What are you doing here? I visited a place that is closely tied to the power of the shadows. This location may not seem particularly special, but it's a spot where the veil between our worlds is extremely thin. To prawda. Precisely what I need for my experiment.
What sort of experiment? We mages have been considering the problem of the shadows for some time now. O, czyli ma. Their attacks seem too structured, too planned, to be guided by the sort of lower intelligence that most shadows seem to display. It's clear that they operate according to a hierarchy. I'm working on an incantation that should be able to reach the leaders. What do you mean? It's possible to force shadows from the underworld into our world. We can only defeat them here. No i co w But as yet, z tym? We have been unable to reach their masters. My incantation might make it possible to reach them. How does an incantation like that work? First, you summon the lowest servant of a shadow leader. The power unleashed by this invocation will allow you to eventually draw out their master. That way, you can work your way up to their actual leader. This could be a great leap forward in the study of shadows and their hierarchy. Okay. No, stary, powiem ci, że mnie zainteresowałeś. You want to help me? That's good. I have no idea how many servants work for a master of the shadows. Once I've started the incantation, there's no turning back. The spell will continue to work until the entire hierarchy has been exterminated. Uh-huh. Are you sure we should start it now? Wiesz co, nie jestem pewien. Kurde, chciałbym się przespać. Chciałbym się bardzo przespać, stary. Czekajcie, my przyszliśmy stąd. A co jest tutaj? Ktoś może mi powiedzieć? Aha, tutaj nie ma nic. No dobrze. No dobrze. Okej, pochodnia mi zgasła. No super, to poproszę następną. Nie, tam też nic nie ma. Musieliśmy przyjść stąd. Czyli bardzo możliwe, że co tutaj jest? Starożytna wiedza, jak najbardziej. Jak widzicie, opłaca się eksplorować. Jak w większości RPG-ów. Oho. O, dupę węża! Bez kitu, starą wyskoczył z kanału? Jebaniec! O, w mordę! No tego się nie spodziewałem za chwilę. Co za obesraniec paskudny, ale mnie wystraszył. Jezu, byłem... No i jestem w szoku. No proszę, pirania się postarała. No nawet nie najgorsze fanty. Aha. Sprytnie. Już zapamiętam to sobie. Schraniaczki. Nie. Ja bym bardzo poprosił... Kurde, chyba się tepnę do myśliwych i się prześpię, no bo... Po prostu nie chcę w nocy walczyć z cieniami, tak szczerze mówiąc, powiem wam. Naprawdę nie mam na to najmniejszej ochoty, tylko chcę jeszcze sobie przeeksplorować maksymalnie. Po prostu, żeby nic nie pominąć. Don't worry, I'm coming. Aha. Idziesz tam? O, tak. Miałem taki hopsiuk do przodu. Uuu, fuck! Ty gnoju! Fuck, zaraz mnie tu zabije skubaniec. Co to było? Termity takie, kurde, upierdliwe, babole jedne? A tu zaraz was ustawię, termiciki. Się za bardzo rozkręcacie mi tutaj. Aha, kurwa, ghoul pewnie znowu wyskoczył. Dobra. Okej, świetnie. No i co my tutaj mamy? Tutaj mamy dół. Jest jakaś skrzyneczka, proszę. Ale zajebiście zamknięta. Fak, szkoda, że tutaj nie ma na mapie znacznika, żeby sobie zaznaczyć
zamknięte skrzynie albo coś w tym rodzaju, no bo wrócę tutaj albo nie wrócę, no jak nie zapomnę, to wrócę, ale okej, jesteśmy po króciutkiej przerwie. Oczywiście jak biorę się za nagrywanie, to ktoś ode mnie czegoś chce, standard. Naprawdę. Dobra, na czym ja to skończyłem? Na tym, że znaczniki by się przydały, żeby sobie zaznaczyć, dajmy na to taką zamkniętą skrzyneczkę chociaż, nie? No bo prawdopodobieństwo, że ja tutaj wrócę, no nie oszukujmy się, no to jest spora gra, nawet ogromna bym powiedział i jest po prostu małe. Ja może tu wrócę, może nie, no ja jestem skrupulatny w takich rzeczach, więc jest trochę większe prawdopodobieństwo, że tu wrócę, ale... Co ty tutaj, magu cholerny, robisz? Na nich trzeba uważać, bo oni są bardzo niebezpieczni. Ale ty i tak nie dajesz 100% gwarancji, że ja tu wrócę, nie? Absolutnie. Miałeś coś przy sobie? W ogóle tutaj na tym dachu nas na pewno nie było i... Tak, tutaj jest otwarte, ale tylko 10 to jest pewnie jakiś chłam. Raczej bym się nie spodziewał żadnych super fantów. O, come on. No, come on, no Rizenku, nie wy... Serio? No. Okej, no i co mamy... No, tak jak mówiłem, nic ciekawego. Co my mamy na... Ojej, co tu mi za... Troszkę zlagowało. Co my mamy tutaj? Czy ja chcę spadać tutaj w dół? Powiedziałbym, że... Raczej niekoniecznie. Ale... Magiczny kryształ. Złota misa. No i to mi się już... To mi się już podoba. Szczerze mówiąc, wyczuwam chyba jakiś ciekawy przedmiot, czy nie? Cholera, jest noc i tak szczerze mówiąc to gówno widzę. Poprosiłbym save'a. Nie wiem, czy to mi się opłaca skakać i kombinować, czy tam coś jest. Cholera wie, kurde. Wiecie co? Zrobimy sobie papuszkę. Chuj, że mi tam pochodnia spadła. Aha. Starożytna wiedza. Tak szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś więcej. I to dużo więcej. Jakiegoś przedmiotu albo coś w tym stylu. Ale akurat nie starożytnej wiedzy. Dobra, spadamy. Tutaj nic więcej nie ma. Okej. Świetnie, że dołączysz do grupy. Naprawdę świetnie. Dobra, chodźmy stąd, bo ja tu miałem się ścieniami bić, ale chyba dzisiaj tego nie zdążymy zrobić, bo polecimy w Explore. Nie, muszę się przespać. Naprawdę, ja tu nie zamierzam się w nocy z nikim bić. By to się mogło skończyć tragicznie dla nas. I chyba tak właśnie zrobimy, że... No właśnie, złoty kwarc. Widzicie, już jest za ciemno po prostu. Już się robi masakrycznie ciemno i ja się tutaj gubię. Nie. Lecimy tutaj, tak. Jak najszybciej do myśliwych. Cholera, mam nadzieję, że oni łóżka nie zajęli wszystkich. Bo jak zajęli wszystkie łóżka, to będzie... Dupna sprawa, bardzo dupna. No, co tam śpiochy? O, z zielska nie zebrałem w ogóle, ognisty kwiat. Jak najbardziej. Śpioszki. Powiedzcie, że macie jedno wolne łóżko. O, zajebiście. Oho, koszmar. No tak, dawno tego nie było. Okej. Pył duszy, poproszę. Co jest? Kogo tym razem zobaczymy? Spidorana. Aha.
Nikt nam się nie... Znaczy coś nas wyskoczyło i po prostu obudziło. I w zasadzie to... That's not necessary. Tyle. Okej, czekajcie, czy ja was tutaj nie okradłem? To dziwne. Bardzo dziwne. Mieliście farta, panowie. Mieliście farta. Dobra, ale wróćmy tam teraz. O, no i dzień jest i od razu się inaczej spaceruje. No to... Proszę was, no. Jest różnica, jest, no. Bez kitu. Czekajcie, czy tutaj coś było na zewnątrz? Czekajcie, czekajcie, bo żebym... Ja sobie tego nie popierniczył. Aha, a my stąd przyszliśmy. Dobra, to chodźmy do tego czarodzieja. No i no, jeszcze troszeczkę czasu nam zostało, to może spróbujemy, a czemu by nie? Zaczynajmy. Let's begin. All right. Prepare yourself. Razla, vertigo, hierarkar, varlava, krafra. Okej. Trochę sporo tego. Okej. Ała. Fuck. Okej. Niewolniki El Razaxa. No proszę, proszę. Ała. Dobra, weźmy sobie mieczek, bo ja mam mało naboi do tej strzelby. Okej. Dobra, teraz weźmy sobie strzelbę. A, fuck, nie trafiłem, nie? Dobrze. Okej, dobra, healuje mnie, dzięki. Ała. Ała. Nie pozwalaj sobie. Fuck, 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 fuck. Dobra. Zajebiście, chodź tutaj. Dobra. Okej. Okay. Za, jeszcze finisher, tak. Dobra, dobra, ciekawe kto teraz przyjdzie. Pan demon, większy. Oj. Pistolet. O nie. Pudło? Serio? Bez kitu. Dajcie mu wyjść, dajcie mu wyjść. Niech on sobie tutaj, tak, do mnie, do mnie. No i teraz go atakujcie. No atakujcie go teraz, no. No kurwa, ruszcie się, durnie, dwa pojebane, no ruszcie się. No kurwa, nareszcie. Okej. No i co? To wszystko? To szczerze mówiąc spodziewałem się dużo cięższej walki. Dobrze, że ma... No pomocnicy są zajebiści, bo gdyby nie pomocnicy, to... Myśmy nie dali sobie rady. Ale to i tak nie jest to, czego się spodziewałem. Have we done it? It looks that way. That was extremely enlightening. That seems to be the normal size of a shadow hierarchy. You face them all in battle. No pewnie. For now, the knowledge gained should be sufficient. Thank you for your help. Here's a token of my gratitude. Okay. I'm going to ponder this for a while. Perhaps I can improve the spell to omit the minor servants. But I will probably never try something like that again. At best, I'll do it in the mage's camp under controlled conditions. Dobra. Aha, czyli to ten wielki bydlak to był ten cały coś tam. El jakiś tam. Chyba tak, no. Nie zwróciłem nawet uwagi na to. Dobra. No to tyle. Przynajmniej sporo wpadło nam tych punktów chwały, nie? No, 8 tysiaczków to już ładnie. Otwieranie zamków. To bym sobie chętnie poprawił, ale to aż 8 tysięcy kosztuje bardzo dużo. Dobra, no i teraz jak my stąd, jak my tutaj w ogóle stoimy?
Przydałoby się wrócić tędy i pocisnąć dalej w Explore. Chyba tak zrobimy. Będziemy z buta stąd wychodzić. Tak chyba będzie najlepiej, co? Co o tym myślisz, panie magu? Dobra, spoko. Dał nam też 500 sztuk złota, więc bardzo ładnie. Opłacało mu się pomóc, naprawdę, 500 sztuk złota. W sumie to nie było jakoś strasznie trudne zadanie, czy coś w tym stylu. Czekajcie, a czy ja byłem tutaj? Aha, tutaj, nie. Zastanawiałem, czy tutaj jest przejście po prawie, ale nie ma, spoko. Więc możemy stąd śmiało iść. Dobra, no i ruiny mamy za sobą, bardzo dobrze. O to nam chodziło. Okej, czy kogoś tutaj spotkam? Czy on tam jest jeszcze przy tym ognisku? Winter? Nie, już jest puste. Ojej, tutaj mi strasznie zalagowało, kurde. Po tych ruinach już było tak fajnie. O, no jakoś wróciło do normy powolutku. Okej. Teraz pytanie. O, chcemy iść prosto, nie? Jak najbardziej. Their strength in numbers. Ho. Pan ryś. Panie rysiu. Ojej. Stary mieczyk. Już idę ci pomóc. Nie chowaj się, stary, nie uciekaj. O, zajebiście, dobrze. Weźmy sobie to wszystko. O, tam jeszcze kolejnego widziałem. Mają jakieś legowisko swoje? Chyba tak. Tak, już dobrałem broni, spoko. Za daleko, fuck. O, co to było, stary? No, pudło. No, od razu lepiej. Dobra. No i co? Tutaj jest tu coś ciekawego? Tyle rysi i co? Nic? Zaraz. A nie. Chamstwo. Szkoda, że tutaj nic nie było. Naprawdę szkoda. Dobra, ale chyba będziemy sobie powoli kończyć odcinek. Tak mi się coś wydaje. Tam mamy w ogóle... O! Chodźmy stąd, cofniemy się. Tutaj sobie zakończymy odcinek. Tam mamy szczury, tam jakieś ścierki. Dobra, będziemy się kierować do tego mostku. No, tak to zrobimy. Ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie. I zostawcie jakiś znak po sobie. No oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się. Cześć.